You know I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Cześć, witam się z wami po tej długiej cutscence, po tej długiej cutscence. I witam was w odcinku. Miałem nagrać, obiecałem, że nagram Wiedźmina, no i nagrywam Wiedźmina. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Będę nagrywać od początku do końca. I nic nie będę robić poza odcinkami. Wszystko będę robić na odcinkach. Co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja się oczywiście tutaj w ciągu gry będę odzywać cały czas. No a my zaczynamy. Dobra, co mamy zrobić? Kamera. Obróć kamerę za pomocą R. No to my już wiemy wszystko. Możemy to zgasić. Dobra. Nie, zapalmy sobie, bo ciemno. I co mamy zrobić? Tutaj są jakieś ubrania. To możemy zgasić. Możemy porozmawiać. It's uninstructive, not to mention unreasonable. No to, jak widzimy, można tutaj sobie wybierać podczas dialogów. No weźmy, pójdziemy do tej Ciri, bo mieliśmy ją ćwiczyć. Go and train with her. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Dobrze. Jeszcze sobie przeszukamy z tego co oglądałem na filmikach na YouTubie z Wiedźmina. To można w różnych pomieszczeniach znaleźć dużo fajnych rzeczy. O, na przykład tutaj jest coś. Mamy klucz. Zdobyliśmy klucz. Jeszcze tutaj sobie szybko przejrzymy. No dobra, chyba nic nie ma. Możemy wyjść w ogóle. A czy to chyba jest tylko balko? Shit. Wow. Mountain Pass is beautiful as ever. No, ładne widoki, te góry. Ładne, ładne. No dobra, my musimy otworzyć drzwi.
Zejdź na niższe piętro twierdzy. Dobrze. Mamy takie zadanie. Otworzyliśmy. Schodzimy. Ktoś tam jest na krześle. Czekaj, kto to? Chyba starszy wiedźmin z tego, co mi się wydaje. Old Witcher is fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. Why? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. No i możemy znowu sobie wybrać. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. No to właśnie my nie wciekaj się na nią. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. A dobra, dalej będzie dialog. To posłuchamy. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Whoa. Circus pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. Co, jeszcze maskę na sobie miała. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Dobra. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Better not. To wybierzmy. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Dobra, idziemy przez mury. Nie tym razem pomimo samouczek. Pewnie, że przez mury. Samouczek eksploracyjny. No to z samouczkiem sobie pójdziemy przez mury. Of course. Is a witcher school or an elven bathhouse? Beat you to the bottom. Maybe if you fall. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć ustawienia dźwięku. Muzykę bym trochę ściszył, bo mnie pewnie słabo słychać. Na 50 niech będzie.
Dobra. Dobra, już możemy grać. X-em się wchodzi po drabinie. Dobra. Tu wchodzimy. Tylko. Jezu. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. O, poczekajcie, zrobię na chwilę cięcie. Dobrze, już po cięciu musiałam zrobić cięcie, bo kolega do mnie zadzwonił. Ale dobra, gdzie ta Siri, bo zgubiliśmy ją. Tutaj schodzimy po drabinie. O, jest. Dobra, poczekała na nas. Schodzimy. Nie, raczej takiej sytuacji nie będzie, że musisz nam pomóc. Jak się cieszy. A ja zajdę tędy skrótami. No, jesteśmy już. I tutaj chyba będą te ćwiczenia. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. Hmm. So you did. Read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Dobra, znowu wybieranko. Przecież spałeś, wujku, Wasemirze. Tak, bo ona... Wasemir czytał jej książkę, zasnął. I miała ona dalej czytać tą książkę, ale... Dla niej ta książka była nudna, poszła sobie poćwiczyć bez jego zgody. I teraz mówię tutaj, przecież spałeś, wujku, Wasemirze. No to tutaj mamy teraz do wyboru. Nie odwracaj kota ogonem. Mogłeś powiedzieć, że odrobiłeś zadanie, gdy Wasemir spał. No ja będę po jej stronie. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals, or go right to free training? Dobra, znowu mamy do wybierania. Jak myślisz, powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawy? Czy zaczynamy od razu trening dowolny? No, przejdźmy do tego samouczka, żeby wszystko wiedział. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. To chyba jest nasz miecz. Mam nadzieję, że to nasz. Tego raczej nie będę czytał tego obok. Jak chcecie, to sobie przeczytajcie. Ja raczej to pominę, bo mi się nie chce tego czytać. Od razu przejdźmy do walki. To mogę czytać. Oznaczenie celu. Wciśnij R3. No dobra. I już mamy oznaczone. Trójkątem to cios szybki.
Trójkąt to silny cios. Czekaj, aż go sam już zaatakuję. Wiecie, poczekajcie, ja jednak ściszę to, bo trochę za głośno jest. Ustawienia dźwięku jeszcze raz, muzyka. Wszystkie dźwięki pójdźmy sobie na 50 chociażby, żeby było mnie słychać. Dobra. Wykonaj kilka uników, czyli dwa. Unik. Kurde, jak to zrobić? Nie pokazali mi, jak to zrobić. O, jest. L3 i kółko. Dobra, już wiem. To jeszcze raz. Dobra, jest. I teraz znowu jakiś uskok przed ciosem. Tym razem z X-em. O, to już jest fajniejsze. Dobra, atakuj. Teraz aby parować. L2. No i mamy gardę. O, dobra. Dawaj, bi. Szybciej. Dobra, teraz naciśnij L2 tuż przed atakiem wroga, aby wykonać kontratak. O, fajne. Dobra, już rozumiem. Jak on już ma ten miecz w górze, jak chcesz mnie atakować, to ja wtedy naciskam. Szybkie menu. Queen, chyba tak się wymawia. Naciśnij R2. I co to robi? Co to zrobiło? Znak Queen chroni przed obrażeniami i niektórymi efektami krytycznymi. Aha, dobra. Znowu mamy otworzyć szybkie menu. Igni. I teraz... O! Znak Igni zadaje obrażenia od ognia i daje szansę na podpalenie przeciwników. Okej. Okay. Dobra, znowu, czyli wszystkie chyba przetestujemy. Ard. Znak Ard ogłuszy lub nawet powali przeciwników. Dobra, teraz Axi. Bierzemy Axi teraz. Za pomocą znaku Axi możesz na chwilę zdezorientować przeciwnika. Aha, dobra. Rden? Nie wiem, jak to się mówi, wypowiada. Spowolnienie. Znak Rden tworzy obszar spowalniający przeciwnika. Aha. O, jeszcze mamy coś takiego jak petarda. R1. Stań w miejscu wskazanym na minimapie. Dobra, chyba już po samouczku. Bierzesz co się będziemy robić. Oni jeszcze tam walczą. Celuj, przytrzymaj. O, i tak można celować. Fajne. Wolny trening. Tu kończy się zamówkę. To kończy się samouczek walki. No dobra. Schowaj miecz. Ej, co mnie bijesz? Ej, co? Typie, zostaw mnie! Co on robił? Dobra, i kolejna scenka. To ja się teraz nie będę odzywał. Oglądamy. Wow! You really showed him, kid. Siri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet. Siri? Czy tam jest krew na tym manekinie? What?
Tak, to by była krew. Na manekinie. Co się dzieje? O kurde. Co jest? Co chodziło, to nie wiem. Jest jakieś wczytywanie. To był sen. To był tylko sen. Więc dobrze. Temeria, droga do Wyzimy. Maj 1272. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn, some way off. We've got time. Śniła mi się Kerr Morgan. Ta Kerr Morgan to chyba ta w czarnej włosach, co widzieliśmy ją na początku. Nie chce mi się gadać. No to powiedzmy mu. Started in the guest room at Kerr Morgan. I was relaxing in the tub and next to me. Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? Aha, Kerr Morgan to jednak nie osoba, ale takie miejsce. We'll find her. Miejsce tam, gdzie przebywają wiedźminy chyba. A ta na początku w czarnych włosach to była Jennerev. Znajdziemy ją. Znajdziemy, nie o to się martwię. I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wildlands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere. Or fleeing something. Either way, it means trouble of some sort. Be surprised if she wasn't in trouble. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm, at least for a while. Calm? With Yennefer? Good luck. Spokój z Jennerev, powodzenia. Potem trenowaliśmy z Ciri. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. Czyli to było kiedyś. I've trained kids who were faster, czyli ta Jennerev zaginęła i Ciri też na to wychodzi. Didn't end well, did it? Your dream. No. A wild hunt appeared. Attacked Ciri. Tam ci, co przypłynęli z tym statkiem, to był dziki gon. Czyli dowiedzieliśmy się następnej rzeczy. Just a dream. To tylko sen. Tego już nie mówmy. No, weźmy, pora jechać. Bo już świt jest. To jedziemy. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow our trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet. Czyli wiemy, że, że szukamy Jennerev i Ciri. Wiemy, że Jennerev pachniała Bzem i Jagrestem. What's this postscript? I still have the unicorn? O co chodzi? Postscriptum? Coś takiego. Wciąż mam jednorożca. Wiesz którego?
stuffed unicorn. Będzie to? Used it once or twice. In certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait. Czyby potwory. Czyli szykuje się kolejna walka. Tym razem już bez samouczka. Jakieś gule. Fuj. Użyłem teraz mocnego ataku. Kolejny mocny atak. Dobra, jeden zginął. O Jezu, jak na mnie skoczył. Co ja zrobiłem? Na konia wsiadłem. Dobra. Dobra, zginęły. Podniesiemy to. Wszystko z potworów. To może się wszystko przydać. To będzie na koniec dzisiejszego odcinku. Już trwa ponad 30 minut. Więc ja się z wami żegnam. Nie, jeszcze poczekaj na mnie. Więc ja się z wami żegnam. Zostawcie lajka i subskrypcję. Mam nadzieję, że obejrzeliście do końca. I jutro wleci chyba Fortnite. Potem Brawl Stars i znowu Wiedźmin. No i co? Zostawcie, jeszcze raz to powiem, zostawcie lajka i subskrypcję.